czemu wszyscy w internecie piszą stay home, skoro w domu to jest at home? To gdzie jest to at? No i dlaczego home, a nie house? Czym to się różni? Dom to takie słowo, które może poznaliście na swojej drugiej albo nawet pierwszej lekcji angielskiego, albo w ogóle nigdy go nie zapisaliście, bo przecież ono jest oczywiste. Tak jakbyśmy się z tą wiedzą urodzili. No to dobra, to jak w takim razie powiecie mój dom albo w moim domu? You heard what happened in my home? Mike, I almost died myself. It was all so relieved. In my home! In my bedroom where my wife sleeps. Where my children come and play with their toys. In my home. Czy kusiło was, żeby tu powiedzieć my house albo in my house? To dlaczego tutaj padło słowo home? Przepraszam. No bo czy to słowo house nie jest potrzebne? Jak na przykład powiemy w tym domu? Let me show you to the loo. Oh, that's all right. Grew up in this house. It's all changed now, though. Po polsku mamy jedno słowo, dom. I w zupełności nam wystarcza. Po co po angielsku dwa różne? Właśnie po to, żeby odróżnić miejsce, w którym mieszkamy, niezależnie od tego, czy to jest dom jednorodzinny, blok, wieżowiec, kamienica, czy pudło pod mostem, i to jest właśnie home, od domu jednorodzinnego, czyli house. I właśnie w tej drugiej scenie akcja dzieje się w domu jednorodzinnym, dlatego bohaterka mówi in this house, czyli w tym domu. Gdybyście powiedzieli dziecku narysuj dom, to narysuje właśnie house, czyli ściany, dach i komin. Przynajmniej ja tak właśnie rysuję dom. Tak się składa, że oba te słowa i home i house mają jeszcze poboczne znaczenia. Na przykład w wyrażeniu in the house nie mamy wcale na myśli domu jako miejsca zamieszkania, tylko budynek albo lokal. This is a Harvard bar, huh? I thought there'd be like equations and shit on the walls. I will take a picture of the finest lager in the house. Słowo home też może mieć poboczne znaczenie, bo może odnosić się do domu opieki. Najczęściej jest to dom opieki nad osobami starszymi lub dom dziecka. My mother's dead. My father and I came here the afternoon she died. She was a smoker. She died in the hospital, actually. Is your father still alive? Hanging on. He's in a home. I właśnie dlatego, że słowo home to dom, czyli miejsce, w którym mieszkamy, niezależnie od tego, w jakim wielkim lub małym budynku ten dom się znajduje, to idź do domu po angielsku brzmi jak? No i bardzo dobrze. Go home. One of us should go home. One of us has to die. They have to have their victor. No. They don't. I niech was tutaj nie kusi używać to. Nie go to home. Samo go home już oznacza idź do domu. Tak samo come home to przyjść do domu, come back home, wrócić do domu, ewentualnie return home to też wrócić do domu. Jak w takim razie powiemy w domu? At home. I want to take clean cups out of the dishwasher, put them in the cupboard at home, and the next morning I want to watch my wife drink from them. At home przydaje nam się też w większych wyrażeniach. Jednym z najpopularniejszych jest rozgość się, czyli make yourself at home, tak jakby dosłownie zrób siebie w domu. Make yourself at home, Morpheus. Neo, come with me. Podobnie możemy powiedzieć czuj się jak u siebie, czyli feel at home. Dosłownie czuj w domu. Off you go then, dear. More plants. More plants. I want to make him feel at home. The whole point about my outdoors-indoors barbecue is to make the indoors look like outdoors. No dobra, to w takim razie, skoro at home znaczy w domu, to dlaczego oryginalny tytuł filmu Kevin Sam w domu to nie at home alone, tylko samo home alone? Czy on znaczy sam dom? Czy można inaczej niż I'm at home powiedzieć jestem w domu? You were out. I'm home now. Welcome home. Correct. I bought some key lime pie. Hey. Oh, that's nice. Saul loves the lime.
Można. I'm home też znaczy jestem w domu, a nie jestem domem, choć mogłoby się tak wydawać. Najczęściej to właśnie Amerykanie pomijają to słowo at, kiedy mają na myśli w domu. Czyli można powiedzieć i I'm at home, tak powie i Brytyjczyk, i Amerykanin, ale można też powiedzieć I'm home. Tak najczęściej powie Amerykanin. Z kolei w tym drugim wyrażeniu, które tu padło, welcome home, tam już nie ma szans, żeby wcisnąć at ani to, to zawsze będzie brzmiało tak samo. Witaj w domu. I podobnie jest z wyrażeniem zostać w domu. Brytyjczyk lub Amerykanin może powiedzieć stay at home. Maybe we are an uninspired placeholder until something actually funny comes along. You've started memorizing them. Only the really, really bad ones. Why did we do this? Why don't we just stay at home? Ale Amerykanie potocznie najczęściej pominą to at, więc dla nich zostać w domu to samo stay home. I właśnie dlatego tak brzmi ten popularny hashtag. You're not sick. What? Yes, I am. Okay, then why are you all dressed up? What? When you're sick, you do whatever you can to make yourself feel better. You just want to stay home so you can make a move on Joey. Ciekawe jest to, że nawet gdy to Amerykanie mówią o mamie, która zajmuje się domem, użyją wyrażenia stay at home, mom, czyli nie pominą tego at. Może to dlatego, że to całe wyrażenie jest tutaj przymiotnikiem, czyli mama jaka? Taka, która zostaje w domu i tak się przyjęło. Jest jeszcze bardziej dosadna wersja tego hashtaga, czyli stay the fuck home. No i o tym, dlaczego the fuck można włożyć w środek jakiegoś wyrażenia, mówiłam w odcinku o słowie fuck, do którego link znajdziecie w opisie. Niektórzy mi nie wierzyli, że to jest poprawne wyrażenie i tak naprawdę ludzie mówią, więc jeżeli ja was nie przekonam, to może przekona was Joey. They're on our TV shows, they're in our movies. There should be congressional hearings or something. Fucking British people, stay the fuck home. No offense. Nie wiem, który z tych dwóch hashtagów bardziej do was przemawia, czy stay home, czy stay the fuck home. Tak czy inaczej, zachęcam do tego, żeby się do niego zastosować i faktycznie zostać w domu, jeżeli nie musicie wychodzić. To jest wyjątkowa okazja, żeby siedząc na tyłku uratować samych siebie i innych wokół nas. Myślę, że naszą zgubą jest to, że koronawirus jest niewidzialny, więc nam się wydaje, że z nim nie mamy styczności. Gdyby przypominał zombiaki, na pewno byśmy tak często z domu nie wychodzili. Także zostańcie tam, gdzie jesteście. Podsumowując, po angielsku mamy dwa słowa, które tłumaczymy na polski jako dom. Home i house. Home to po prostu miejsce, w którym mieszkasz, niezależnie od tego, jak ono wygląda i jakie jest duże, a house to najczęściej dom jednorodzinny. Iść do domu to go home, wrócić do domu come back home albo return home, natomiast w domu to albo at home, albo home. Jestem w domu, I'm at home, albo I'm home. Natomiast zostań w domu to stay at home, stay home, albo stay the fuck home, czyli zostań w domu. Mam nadzieję, że pomogłam. Udało się! Zajrzę do ściągi. Na razie fantastycznie ci idzie, naprawdę.